Ojcze drogi, dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś wszędzie obecny i nawet właśnie przez internet nie musimy myśleć, że to jest jakaś gorsza czy zubożona wersja Twojego błogosławieństwa czy Twojej prawdy, którą nam dajesz w swoim słowie, ale że Ty jesteś obecny cały czas w naszym życiu i teraz dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś obecny na tym programie internetowym. Prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił też wszystkie inne zbory, które się spotykają właśnie w ten sposób, Twój lud, abyś przemawiał przez swojego ducha, poprzez Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie Boże, jesteś tutaj z nami i będziesz teraz nas zachęcać, budować, umacniać naszą wiarę. Wywyższamy Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze, więc tutaj temat tego rozważania, o którym chciałem powiedzieć właśnie w związku z tym czasem takiej niepewności, tej kwarantanny, kiedy siedzimy po domach, dużo czytamy Biblii, mam nadzieję, dużo rozmawiamy, dzwonimy, SMS-ujemy i to jest okazja też dla nas, żeby właśnie może ten czas, kiedy na przykład byśmy mieli jechać do pracy, bo większość z nas pracuje w domach, no to możemy zaoszczędzić ten czas właśnie na podróży do pracy i z pracy i na przykład przeznaczyć dodatkowo na czytanie Biblii, do czego Was zachęcam. Ja jakoś tak trochę wypadłem już z tego planu, który mamy. Wczoraj o 1:00 w nocy skończyłem Księgę Psalmów, więc jest to naprawdę takie błogosławieństwo, że jakoś tak dużo możemy czasu ze Słowem Bożym spędzać również. Więc dzisiaj właśnie ta Boża opieka nad Bożym ludem. Myślę, że warto coś nad tym się zastanowić, zobaczyć, jak to w Słowie Bożym było. I mam takie trzy przykłady, gdzie chciałbym właśnie zobrazować tą Bożą opiekę. I pierwszy przykład to jest Izrael, który wędrował z Egiptu do ziemi obiecanej i był to czas, kiedy przez 40 lat wędrowali przez tą pustynię i po drodze napotykali na jakieś niesprzyjające okoliczności. I kiedy już byli u końca, u kresu swojej wędrówki, mieli już właściwie tak bardzo blisko do ziemi obiecanej, byli właśnie w tym rejonie, gdzieś tutaj koło Morza Martwego, to była taka sytuacja, kiedy właśnie rozbili swoje namioty na takich właśnie stepach moabskich i w czwartej Księdze Mojżeszowej 22-24 jest opisana taka barwna historia proroka Bileama, który został wynajęty przez właśnie władcę lokalnego, takiego właśnie króla, który tam panował. I ten prorok Bileam został wynajęty za jakieś duże pieniądze przez właśnie tego króla i ten król miał zamiar, żeby ten prorok rzucił przekleństwo na Izrael i wtedy będzie mógł go pokonać. Cała ta sytuacja jest szczegółowo opisana w 4 Księdze Mojżeszowej, rozdziały 22-24, gdyby ktoś chciał sobie przeczytać. A ja tylko tak ze względu na to, żeby nie, jakoś tam nie było to strasznie długo, zaznaczę tylko takie główne punkty całego tego wydarzenia. I ta prośba króla Moabitu właśnie brzmiała tak, jak tutaj widzimy, że jest powiedziane, że przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie, może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Więc taka była prośba tego właśnie, tego lokalnego króla w stosunku do Bileama. No i co się wydarzyło? No tam właśnie Bileam jako ten prorok, który słyszy głos Boży, zastanawia się, czy to jest dobry pomysł, czy niedobry. No ale summa summarum, no to ostatecznie zgadza się na to, żeby ten wrogo nastawiony król wynajął go i czytamy, że udał się do tego właśnie rejonu i ten król, jak tutaj widzimy w 4 Mojżeszowej, że a nazajutrz zabrał Balak Bileama i wyprowadził go na wzgórza Baala, skąd mógł zobaczyć skraj obozowiska ludu. I
Więc to jest takie właśnie pierwsza sytuacja. Cała w ogóle akcja odbywa się na wzgórzach wokół właśnie tej doliny, gdzie Izrael był rozbity. Tam były te mnóstwo namiotów i tak jak tam Balak, ten król, mówi, że pokryli całą ziemię swoimi namiotami, a więc było ich bardzo, bardzo dużo. No i właśnie Izrael jest w dole, a Balak, jego świta, ten król i prorok Bileam są na szczytach wokół tej doliny. No i właśnie mógł zobaczyć skraj tego obozowiska. No i wtedy właśnie on mówi mu, że mówi mu 24 Mojżeszowa 23:1, rzekł Bileam do Balaka, zbuduj mi tutaj 7 ołtarzy i przygotuj mi tutaj 7 jeńców i 7 baranów. No więc akcja zaczyna nabierać tempa, prawda, że okazuje się, że jednak ten prorok skusił się na zapłatę, no i mówi, budujemy ołtarze, będziemy składać ofiary, no i zobaczymy, co Bóg powie. No i tak się okazało, że jednak kiedy Bileam zaczął prorokować, no to z jego ust nie wychodziły słowa właśnie jakiegoś złorzeczenia, ale wręcz odwrotnie, Bożego błogosławieństwa. No i ten król Balak jest bardzo tym zniechęcony, rozczarowany, no i że nie udało się. I nie dość, że się nie udało, to jeszcze Izrael został dodatkowo pobłogosławiony, a nie przeklęty. No więc nie poddał się tak łatwo ten król. No i mówi do Bileama, mówi, dobra, to idziemy na taką inną górę, na górę Pesgach. No i tam cała jest to ta druga próba przeklinania. I czytamy, że wtedy Balak rzekł do niego, chodź proszę ze mną na inne miejsce, skąd go ujrzysz, skąd widzisz tylko skraj jego obozowiska i całego jego nie widzisz, stamtąd mi go przeklnij. No i znowu sytuacja się powtarza, że budują te 7 ołtarzy, składają te 7 cielców, no i prorok ma przeklinać Izrael, no i znowu, gdy zaczyna wypowiadać słowo od Boga, nie dość, że nie przeklina, ale wręcz błogosławi całego Izraela. No i ponownie król jest bardzo rozczarowany i zniechęcony, no i podejmuje mimo wszystko jednak tą trzecią, aha, tu jeszcze właśnie jest drugi, jeszcze werset jest do tej drugiej próby przeklinania i widzimy tutaj takie słowa, że Pan jego Bóg jest z nim, wykrzykują na jego cześć jako jego króla, Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, jest dla nich rogami bawoła, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. I to były słowa, które właśnie w czasie tej drugiej próby przeklinania na tej górze Pesgach wypowiada prorok Bileam, że zaklęcia nie mają mocy nad Jakubem. I to jest również bardzo taki ciekawy werset, myślę, że adekwatny do tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo gdy właśnie tam słuchamy jakichś właśnie opinii, wiadomości, no to niektórzy uważają, że ten wirus, który teraz właśnie tak zdezorganizował cały świat, że jest to atak na Kościół, po to, żeby Kościół nie mógł się spotykać, żeby nie mógł działać, no i że teraz jesteśmy zdezorganizowani. Powstają różne jakieś takie śmieszne teorie. Nie tak dawno ktoś przysłał mi jakieś kazanie, w którym właśnie osoba, która tak powiedziała, że właśnie ona jest takim prorokiem z doświadczeniem wieloletnim, że ona tutaj przeanalizowała, przemodliła, jest osobą godną zaufania. No i powiedziała coś takiego, że właściwie to żadnego wirusa nie ma, tylko właśnie są problemy z tą siecią internetową 5G, które sprawia, że komórki ludzkie są zakażone i wywołują właśnie taką reakcję, taką infekcję jak z tego wirusa. No i że chrześcijanie powinni się razem zgromadzać, żeby się modlić i wytwarzać taką kontrczęstotliwość, ochronną sieć dla, no po prostu, nie wiem, jak słuchałem to myślę, ludzie naprawdę niesamowite rzeczy są w stanie wymyśleć, a on to w takim poważnym tonie w ogóle mówił. I cokolwiek, tak sobie myślałem, cokolwiek by to było, to możemy zastosować ten werset, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Kościołem, ani czary nad wierzącymi. Więc nie musimy się zastanawiać, czy to jest jakiś spisek, nie wiem, masonów, iluminati,
jakiegoś wirusa bojowego stworzonego na ten cel, czy po prostu jakiś, cokolwiek by to było, prawda? My jesteśmy bezpieczni i mamy opiekę i właśnie wyznajemy ten werset, że zaklęcie nie ma mocy nad ludem Bożym, a my jesteśmy ludem Bożym. Więc trzecią próbę ten król moabski podjął, to jest właśnie, wziął go na kolejną górę, na górę Peor. I czytamy tutaj w 4 Mojżeszowej 23, 27, 28 i rzekł Balak do Bilama: chodź proszę, wezmę cię z sobą na inne miejsce, może spodoba się Bogu i stamtąd mi go przekłniesz. I wziął Balak Bilama z sobą na szczyt góry Peor, który jest widoczny nad pustynią. No i znowu budują 7 ołtarzy, składają 7 tam cielców, 7 baranów. I czytamy o tym, że gdy Bilaam z góry zobaczył w dole namioty Izraela, to wtedy stąpił na niego Duch Boży i znowu wygłosił wspaniałe błogosławieństwo nad całym właśnie ludem Bożym. A więc ostatecznie cała ta intryga spełzła na niczym, nic z tego nie wyszło. I ciekawa jest właśnie sceneria tego wszystkiego, bo zgrywa się całkowicie poza udziałem i świadomością obozu Izraela. I wyobraźcie sobie właśnie tą sytuację, o której tutaj czytamy, że w tej 4 Mojżeszowej 22 do 24, że na tych szczytach wokół, na tych wzgórzach wysoko tam ponad całą tą doliną, właśnie jest ten złowrogo nastawiony król, jest jakiś prorok, który ma moc i którego słowa się liczą, a tamci sobie siedzą w dole, toczy się normalne, codzienne życie w Izraelu, a tamci próbują właśnie z góry gdzieś rzucać jakieś uroki, czary przeciwko Izraelowi, ale chociaż Izrael był zupełnie nieświadomy tego, to jednak świadkiem tego wszystkiego jest sam Bóg. I on jest właśnie tym opiekunem i strażnikiem Izraela. I on interweniuje, chociaż tamci w ogóle kompletnie nic nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się gdzieś tam wysoko. I może nawet lepiej, że to wszystko wydarzyło się poza ich plecami, bo gdyby wiedzieli, co się dzieje, jaki spisek okultystów i zaklęć się zawiązał przeciwko nim, to pewnie wpadliby w panikę, nie mogliby spać po nocach, ciągle by o tym rozmawiali. Więc może lepiej, że o tym nie wiedzieli, prawda? I myślę, że podobna sytuacja jest teraz, że my możemy właśnie tak dociekać, jaka to jest przyczyna tego wszystkiego, całej tej sytuacji, w której się znajdujemy, nie tylko my, ale w ogóle wiele państw świata i że życie zostało totalnie zdezorganizowane. Jednakże możemy być pewni, że tak jak Bóg wtedy chronił Izraela i rzeczy się działy gdzieś poza kulisami, poza w ogóle oczami i świadomością Izraelitów, to tak samo to Bóg wtedy działał, prawda? I tak samo teraz Bóg działa, że chociaż mamy jedynie spekulacje, mamy jedynie przypuszczenia, to jednak możemy być pewni, że nasz obóz, obóz Kościoła jest jeszcze bardziej chroniony, ponieważ jesteśmy ciałem Chrystusa, a On jest naszą głową. O tym mówi Biblia, prawda? I czytamy tutaj, że w pierwszym liście do Koryntian 3:17 jest napisane: jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. A więc zobaczcie, Kościół to jest taka właśnie strzeżona twierdza, to jest miejsce, gdzie diabeł może oczywiście atakować i próbować coś zrobić złego, niedobrego, Jeżeli my jesteśmy ludźmi, którzy ufają Bogu, którzy polegają na Jego dobroci, na Jego opiece, na Jego łasce, to po prostu jesteśmy bezpieczni, prawda? Że nawet jeżeli by się wydarzyło coś takiego, że wierzący zachoruje i umrze, też takie rzeczy oczywiście mają miejsce, są różne choroby, na które również i chrześcijanie umierają, to co się dzieje, to on natychmiast zostaje przeniesiony do miasta świętego Boga. I tak pisał właśnie apostoł Paweł w liście do Filipian 1:21-23, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej.
Więc zobaczcie, kiedy Paweł mówi, że śmierć jest dla niego zyskiem, a życiem jest Chrystus, to mówi, że właściwie to mógłby spokojnie odejść, mógłby umrzeć. Dlaczego? Dlatego, że być z Chrystusem to daleko lepiej. No a więc w momencie, kiedy nawet właśnie dzieją się te jakieś niedobre, przykre rzeczy, że wierzący odchodzi, no to on zostaje wzięty do Chrystusa, bo to jest daleko lepiej dla niego niż wszystko to, co tutaj mógł doświadczać na tej ziemi. I drugi taki przykład, niezwykły przykład ingerencji Bożej w realizowanie jego planu, to jest właśnie taki król perski, nazywa się Cyrus, jest nazwany Cyrus Wielki, i wyzwolenie Izraela z niewoli. I to jest sytuacja, kiedy właśnie Izrael wcześniej został, 70 lat wcześniej został zabrany do niewoli babilońskiej z powodu grzechów, upadku, nieprzestrzegania sabatów, no to Bóg postanowił go dyscyplinować. I gdy właśnie te 70 lat dobiega końca, to według proroctw z Księgi Jeremiasza, no to Izraelici powinni wyjść stamtąd i wrócić do ziemi obiecanej. No ale pytanie, czy w ogóle ktoś o tym pamiętał, czy w ogóle ktoś jeszcze o tym, nad tym się zastanawiał, czy po 70 latach ktoś miał nadzieję, że kiedyś gdzieś tam coś powiedziano, no i że tutaj żyjemy spełnieniem tej obietnicy. No ale okazuje się, że chociaż być może nie było żadnego człowieka i nie było żadnej nadziei, to jednak był Bóg nad całą tą sytuacją. Podobnie jak teraz, prawda? Że my możemy się zastanawiać, czy jest nadzieja, kiedy to się skończy, jak to będzie wyglądać. I nikt z nas oczywiście nie ma żadnej mocy ani władzy, żeby coś z tym zmienić, ale wiemy o tym, że jest Bóg, prawda? Bóg, który jest naszą realną, prawdziwą i mocną taką skałą, na której stoimy. I czytamy tutaj właśnie, zobaczcie, druga księga Kronik kończy się, to są te 36, 22 do 23, to są ostatnie wersety, którymi się kończy ta księga. I co w tych wersetach czytamy? Że w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, ażeby wypełniło się słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie. Tak mówi król Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też, słuchajcie tego, on też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. To jest zupełnie jakaś abstrakcja, jak się to czyta, to myślę, jak to jest możliwe? Świątynia jest zburzona, jest po prostu rozwalona w kawałki poprzez poprzedniego króla Nebukadnesara, babilońskiego króla. I teraz jakiś inny król, w ogóle niezwiązany z Izraelem, król Cyrus, on mówi coś takiego, że Bóg nakazał mu, aby zbudował, czy też odbudował tą świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. I dalej czytamy, kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan, jego Bóg, będzie z nim, niech wyrusza. I tak czytasz te słowa i myślisz, nie, zaraz, przepraszam, czy to jest prawda? Czy jest to możliwe, żeby właśnie aż do tego stopnia to się wydarzyło, że król sam, znaczy sam, no pod wpływem Boga, prawda, ale tutaj zaraz następna księga po drugiej księdze Kronik, to jest księga Ezdrasza i tam czytamy te słowa, że a król Cyrus kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które, i właśnie ten Nebukadnesar, czyli ten poprzedni władca, który najechał Jerozolimę i zburzył świątynię, które Nebukadnesar zabrał z Jerozolimu i złożył w świątyni swojego Boga. Cyrus, król perski, wydał je do rąk skarbnika Mitredata, który rozliczył się z nich Szeszbassarem, księciem judzkim. No i tam później jest cała długa lista, co to były za naczynia, jakieś tam złote, srebrne, no, z brązu, z żelaza, z miedzi, no po prostu mnóstwo tego było. I widać, ten przykład jest niesamowitym przykładem takiej Bożej opieki i ingerencji poza w ogóle jakby działaniem ludzi, których to dotyczyło, poza Izraelem, bo jest to jego właśnie taka osobista, bezpośrednia interwencja w sprawie Żydów, ponieważ czas kary się zakończył i mają wrócić do ziemi obiecanej.
I jestem przekonany, myślę, że każdy z nas, że przecież nikt z Żydów nie byłby w stanie przekonać króla, aby wypuścił mnóstwo niewolników, mnóstwo podatników i żeby nawet oddał swoje złoto i srebro ze swoich skarbców. I nawet nikt z wygnańców żydowskich nie mógłby tego zrobić, po pierwsze nawet taki pomysł by nikomu nie przyszedł do głowy, aby udać się do króla z taką propozycją. To jest w ogóle niewykonalne, to jest śmieszna taka rzecz, ale jednak zobaczcie, o co mi tutaj chodzi w tym dzisiejszym rozważaniu, Boża opieka nad nami, prawda? To jest ta solidna skała, na której możemy stać i w której się możemy trzymać, niezależnie od tego, co tam, co słyszymy, jakie tam spekulacje nam podają, czy my może snujemy jakieś przypuszczenia, ale po prostu jest Bóg, który się nami opiekuje, prawda? Tak jak się opiekował Izraelem. Amen. Więc zobaczcie, że Jezus doskonale ocenia stan swojego Kościoła, którego kocha, którego podtrzymuje i wie, kiedy próba jest zbyt duża albo kiedy niebezpieczeństwo jest zbyt poważne. Jezus to doskonale wie, On to wszystko kontroluje. Twoje i moje życie, nasze zdrowie, jakie mamy tętno, ciśnienie krwi, ile mamy włosów, co będzie jutro i za miesiąc i za rok. Po prostu Jezus to wszystko wie. Dlaczego? Bo On jest głową swojego Kościoła, a my jesteśmy częściami Jego ciała. I tutaj taki fajny werset chciałem wam przeczytać, że Jezus kocha i podtrzymuje Kościół. I w Efezjan 5:29-30 czytamy takie słowa, albowiem nikt nigdy swego ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. A więc jeżeli jesteśmy Jego ciałem, to znaczy kimś naprawdę bardzo, bardzo bliskim, na kim Mu zależy. A więc On się troszczy, On pielęgnuje ten Kościół, On pielęgnuje Twoje i moje życie i jedynie oczekuje, że będziemy z Nim współpracować, że będziemy oddawać Jemu miejsce należne w naszych sercach, aby On mógł przez swojego ducha, poprzez swoją prawdę działać w nas. I drugi werset, który właśnie pokazuje, jak bardzo Bóg zajmuje się Kościołem, jest 1 Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. A więc zobaczcie, na to możemy liczyć, prawda? Wśród tych wszystkich jakichś zmieniających się wydarzeń, sytuacji, których nie rozumiemy, których nie potrafimy wytłumaczyć, gdzie właśnie mnóstwo jest tylko domysłów, to, co jest pewne, to, że Jezus kocha i podtrzymuje ciebie, twoją rodzinę, twoje dzieci, twoich bliskich, twoich rodziców, twoich przyjaciół. On po prostu się troszczy o to. I trzeci niezwykły przykład ingerencji Bożej, czyli pierwszy to było to właśnie, gdy prorok Bilaam próbował za pieniądze rzucić przekleństwo na Izrael, Bóg sam zainterweniował poza świadomością w ogóle Izraela. Druga sytuacja to, gdy Żydzi byli w niewoli babilońskiej i po prostu nikomu się nie śniło, jak to by się mogło stać, żeby z dnia na dzień nagle mogli wrócić do ziemi obiecanej, do swoich domów. Ale Bóg sam interweniuje i nakłania tego króla Cyrusa Wielkiego, aby ten zrobił to, aby wykonał tą cząstkę Bożego planu, jaką Bóg mu wyznaczył. I trzeci niesamowity, wspaniały przykład to jest właśnie Zachariasz, Elżbieta i ich syn Jan Chrzciciel. No i sytuacja była z nimi taka, że Zachariasz był kapłanem, Elżbieta jego żoną, no i byli już bardzo w podeszłym wieku, byli naprawdę starzy i nie mieli dzieci. Czytamy, że Elżbieta była uznana za bezpłodną. Faktycznie pewnie taka była. Ale Bóg interweniuje i bardzo chcieli mieć oczywiście dzieci, jak każde małżeństwo, prawda? Ale nie udało się. I Bóg interweniuje, kiedy już byli bardzo, bardzo starzy. Bóg wysłuchał ich modlitwy. I czytamy w Łukasza 1:13, że anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. No i to chodzi właśnie o tego wielkiego Jana Chrzciciela. I co się dzieje dalej? No dalej się dzieje to, że kiedy właśnie anioł do niego to mówi,
to Zachariasz jest taki pełen zdumienia, jest zaskoczony i w ogóle nieprzygotowany na takie spotkanie, w ogóle nieprzygotowany nawet na to wydarzenie, no bo zadaje takie pytanie, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja jest w podeszłym wieku. A więc to już była sytuacja, kiedy można byłoby tak, kiedy oni już zapomnieli w ogóle o tej modlitwie, nawet już się przestali modlić i to już było nieadekwatne. Znaczy, nie, znaczy była adekwatna, bo się wydarzyła, ale parafrazując Zachariasza, to mógłby do anioła powiedzieć coś takiego, że no słuchaj, sytuacja jest już beznadziejna, już nawet zapomnieliśmy, że kiedyś się o to modliliśmy, żeby mieć dziecko. To było jeszcze, kiedy byliśmy bardzo młodzi i optymistycznie nastawieni, że Bóg może wszystko, no ale jednak pogodziliśmy się z tym faktem, że tak już musi być i zrezygnowaliśmy z proszenia i modlitwy o to już całe lata temu. Po prostu już to w ogóle nawet w naszej głowie nie jest, żeby coś takiego miało się wydarzyć. I ta nadzieja na zmianę już dawno umarła. Tak mógłby swoimi, moglibyśmy tak sparafrazować tą postawę Zachariasza w stosunku do tego, co słyszy. A więc już ani nie żyją tą obietnicą, ani nie myślą o tym, że będzie jakaś zmiana. W ogóle nie wyobrażają sobie, jak ta zmiana mogłaby nastąpić. I znowu podobnie jak my teraz, prawda? Kiedy nagle ten świat cały stanął do góry nogami, niemalże z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, to my sobie nie wyobrażamy, ale jak to, jak, na czym mogłaby polegać ta zmiana, jak to uwolnienie. I może już powoli się adaptujemy do tego, że to będzie tak jak jest no i pewnie jakieś zmiany będą, bo to tak na to wygląda, ale popatrzcie, Bóg interweniuje w naszej sprawie, prawda? On interesuje się naszym życiem i chociaż może ogrom strachu jest w sercach niektórych osób, czy może ta nadzieja na zmianę rychłą, czy jakąś, że ona już nie funkcjonuje, ale pamiętaj, to jest sprawa, która ma leżeć w rękach Boga, a nie w twoich. I ty nawet nie musisz tego do końca rozumieć, ani zdawać sobie sprawy, o co chodzi, bo Bóg to wie, Bóg to rozumie i On ma moc, aby takich zmian dokonać. I więc podsumowując, naszą nadzieją jest osoba, prawda? To jest Chrystus, to jest potężny władca, który zasiada na tronie wszechświata. To jest ten, który nazwał Kościół swoim ciałem i on na pewno, bez żadnej wątpliwości, ma moc uchronić swoje ciało i pobłogosławić je. Więc to, co chciałbym podkreślić, już tak zbliżając się do końca, to to, że nasze bezpieczeństwo nie płynie z jakiegoś systemu teologicznego, że należymy do takiego, a nie innego kościoła i mamy taką doktrynę. Nie, to nie chodzi zupełnie o to. Chodzi o to, że naszą nadzieją jest osoba, jest ktoś realny. To nie jest jakaś organizacja jakiejkolwiek natury by nie była. To nie jest jakiś człowiek, który byłby jakiś, nie wiem, super, wnikliwy, przenikliwy, że on coś tam wie i czego inni nie wiedzą. To po prostu to nie jest naszą nadzieją. Naszą nadzieją jest osoba Chrystusa Jezusa. To nie są, tym bardziej nie są to jakieś zmienne wiadomości dnia. Więc Jezus, Syn Boży, to jest osoba, to jest jest to osoba potężna, wszechwiedząca, prawdomówna, godna zaufania, która nas kocha, która ma super pozytywne nastawienie do ciebie, do mnie, do nas. I z tą osobą możesz się spotkać w modlitwie, gdziekolwiek się znajdujesz, bo modlić się możesz wszędzie, niezależnie od tego, czy jesteś w zasięgu sieci, czy masz dostęp do internetu, czy jesteś w domu, czy na ulicy, czy w pracy, czy w szpitalu, gdziekolwiek. Jest to osoba, która chętnie się zaprzyjaźnia, pomaga i otacza opieką. I na takiej osobie polegamy. I to jest nasza skała, na której stoimy. I co Jezus powiedział? Jezus powiedział, że w Mateusza 11, 28, 29 powiedział wspaniałe, zachęcające słowa. Powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Więc kiedy przychodzisz do Jezusa, wtedy odpoczywasz, prawda? Że jeżeli jesteś spracowany, obciążony, zestresowany, zaniepokojony czy rozgniewany, to przychodzisz do Jezusa
i on daje tobie ukojenie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest jakiś system teologiczny, to nie są jakieś doktryny, to jest po prostu osoba, która jest realna, która żyje, która się troszczy o ciebie. I też Jezus powiedział w innym miejscu, że kto wierzy w Niego, to nawet gdyby go spotkała śmierć, gdyby faktycznie już musiało tak nastąpić, że on umiera, to co czytamy, że Jezus mówi, rzekł do niej, rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jakże adekwatne pytanie. Czy wierzysz w to, że kto wierzy we mnie, choćby i umarł, przechodzi od razu do życia, prawda? Że właśnie Bóg się nim opiekuje i Bóg daje mu życie, on go przeprowadza przez śmierć jak przez drzwi i wchodzi do swojego, do Bożego wiecznego Królestwa. Również ta nasza nadzieja, którą jest osoba, ta osoba powiedziała, niechaj nie trwoży się serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A więc zobacz, masz przygotowane miejsce w niebie. Żaden deweloper nie oferuje miejsc w niebie. Nie mógłbyś zapłacić jemu, choćbyś nie wiem ile pieniędzy dawał, to on nie jest w stanie wybudować dla ciebie mieszkania w niebie, a Jezus jest. I on jest twoją nadzieją, on jest moją nadzieją i jest osobą, która jest blisko. I też powiedział, zapewnił nas, że nawet, że będzie z nami do samego końca, prawda? Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc taka jest ta osoba, na której my polegamy, w którą utkwiliśmy wzrok i z którą wiążemy swoje nadzieje. I jeszcze taki werset, że on jest tak blisko, że nawet gdybyś bezgłośnie szeptał do niego, on cię usłyszy. Gdybyś nawet szeptał, będąc przygnębiony, przybity i w takim beznadziejnym stanie, on ciebie usłyszy. I jest taka wzruszająca, piękna, wspaniała historia o pewnej młodej kobiecie, która imieniem Anna, która chciała mieć syna, no ale niestety nie mogła zajść w ciążę. I poszła do świątyni i tam modliła się przed Bogiem i jest napisane, że tam właśnie w tej świątyni obok, niedaleko tam stał kapłan Heli, przypatrywał się całej sytuacji i gdy tak długo przed Panem się modliła, czytamy w wersecie 12, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu zaś nie było słychać, też Heli miał ją zapijaną. No i Heli tam do niej mówi, że uspokój się, przestań tutaj się wygłupiać, pijana jesteś, a ona powiedziała, że nie, to nie jestem pijana, tylko po prostu moje serce jest obciążone, bo martwię się i po prostu zanoszę modlitwy do Boga. I wtedy Heli jej powiedział, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Więc nawet w takiej trudnej, bezsilnej sytuacji, w której się znalazła Anna, Bóg ją wysłuchał. Dlaczego? Dlatego, że jej nadzieją była osoba. Po prostu była osoba, był ktoś realny, był prawdziwy. Nie budynek kościelny, nie jakieś, nie wiem, obietnice składane przez rząd, przez polityków. No super, niech dają obietnice, nie działają, chwała Bogu, ale to nie jest naszą nadzieją. Naszą nadzieją jest osoba, która się troszczy i opiekuje nami. A więc patrzcie, to co obecnie widzimy, cała ta sytuacja, mam przekonanie, że to nie jest sytuacja od Boga. Teraz to, co widzimy, to realizuje się ten trzypunktowy plan diabła, o którym Jezus powiedział, na czym ten plan polega. Jezus powiedział o szatanie, powiedział tak, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. No i dokładnie właśnie teraz to, co widzimy, że całe państwa, świat jest okradany z powodu właśnie tej zapaści gospodarczej, nawet nie potrafię wymienić jakichś sensownych, pewnie jakieś, nie wiem, miliony, miliardów, jakichś dolarów, nie wiem, euro, czy cokolwiek, prawda? On okrada,
On po prostu okrada ludzi, wielu ludzi traci pracę, zostaje zwolnionych z firm, są niepewni, czy będą pracować, czy nie będą pracować, czy pracodawca zechce ich zatrzymać. I po prostu i to, co robi teraz diabeł, to on okrada ludzi, okrada świat, zabija, prawda? Widzimy, jak wielu ludzi, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi umarło w wyniku tej zarazy. No i on niszczy, prawda? Że on niszczy państwa, niszczy firmy, niszczy ludzi, którzy może już byli właśnie tak u progu jakiegoś fajnego etapu rozwoju, a tu nagle wszystko runęło w gruzach. A więc co widzimy? Że to jest trzypunktowy plan diabła, to co się dzieje, prawda? A jaki jest plan Boga? Plan Boga dla ludzi jest zupełnie inny. Jezus mówi dalej, po tej uwadze na temat szatana, mówi: ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz kładzie życie swoje za owce. Więc popatrzcie, tutaj wrócę do tego, że on przyszedł, aby miały życie i obfitowały. Obfite życie to jest Boży plan dla nas. Nie choroby, nie doświadczenia, nie po prostu jakieś przegrane sytuacje, beznadziejne, nie jakiś smutek, depresja. On przyszedł po to, abyśmy mieli życie i obfitowali. I on jest tym dobrym pasterzem. I dalej czytamy, że dlaczego możemy z całą pewnością powiedzieć, że planem Boga dla ludzi jest coś zupełnie innego? Dlatego, że mówi o tym Biblia. Jeżeli Biblia o tym mówi, a nie jakiś człowiek, no to my mamy zupełnie inne podejście do tego. Okej, aha, skoro Biblia o tym mówi, no to nie mam wątpliwości. No i co czytamy w księdze Ezechiela 33:11? Powiedz im, to są słowa Boga do Ezechiela, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? A więc popatrzcie, że Bogu w ogóle nie sprawia żadnej przyjemności, ani radości, ani satysfakcji, kiedy ludzie, którzy go nie znają, którzy się nie pojednali, nie nawrócili, nie stali się chrześcijanami, kiedy oni w takim stanie odchodzą. To w ogóle nie jest Bożą wolą. Bogu się to nie podoba. Jest niezadowolony, kiedy właśnie bezbożni, czyli niepojednani z Chrystusem ludzie odchodzą z tej ziemi. To nie jest Boży plan w ogóle. I nie można powiedzieć, że Bóg zesłał tutaj jakąś próbę, zarazę, bo właśnie chce ukarać świat. Nie. To jest plan diabła, który przyszedł, aby niszczyć, zabijać i okradać. I dalej inny werset, który właśnie w tym nas utwierdza. Zobaczcie, na czym polega plan Boga dla ludzi. 1 Tymoteusza 2:1-4. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania i modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy jakie życie wiedli? Ciche i spokojne. Nie zestresowane, nie w napięciu, nie w strachu, ale ciche i spokojne we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Jeżeli coś takiego się dzieje i o to się modlimy, Bogu się to podoba, Zbawicielem naszym. I zobaczcie to, jeszcze te słowa, który chce, aby wszyscy, a więc bez wyjątku, każdy, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest Boży plan. I tego to Bóg chce, aby to się odbywało, a ponieważ właśnie diabeł rządzi tym światem i wielu ma tutaj swoich ambasadorów i ludzi, którzy z nim współpracują, no to rzeczy niestety wyglądają, jak wyglądają. No oczywiście też konsekwencje grzechu, upadku, w ogóle to jest następny temat. Ale tym chciałbym was zachęcić, kochani, że naszą nadzieją jest osoba. Osoba, która jest pełna mocy, która jest potężna, która jest wielka, to jest nasz Stwórca, nasz Zbawiciel. On się o nas troszczy, on ma o nas staranie, on nas pielęgnuje, on nas ochrania i on ma dobry plan dla nas. Więc nasz wzrok skierowujemy na Jezusa i do Niego się modlimy, Jemu dziękujemy. I tak jeszcze na sam koniec ostatni slajd chciałbym wam podać tak cztery praktyczne porady, które możecie stosować. I oczywiście to jest taka buźka z tym przymrużonym okiem, to tak trochę żartobliwie,
No ale jakie są te cztery praktyczne porady? No więc pierwsze to jest ogranicz przeglądanie wiadomości do minimum i unikaj osób rozsiewających koronaświrusa. No i koronaświrus to jest właśnie, można się nim najłatwiej zarazić w wiadomościach, że jest po prostu tyle tego zamieszania, tego strachu, że po prostu ludzie tracą zmysły, tak? Druga porada, poddaj swoje myśli kwarantannie i nie wychodź z pokoju Bożego. Myślę, że to jest praktyczne, prawda? Trzecie, regularnie zażywaj witaminy z apteki obietnic Bożych. To jest to, co teraz robimy poprzez czytanie Słowa Bożego. I czwarta, nie rozmawiaj bez maseczki Bożej ochrony na ustach. Z tym chciałem się podzielić, tym was zachęcić. I niech Bóg was wszystkich błogosławi. Niech da wam pokój. I chciałbym jeszcze się pomodlić. Tylko teraz jeszcze chciałem się przyłączyć, okej, na Skype'a. Dobra. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją opiekę, za to, jak właśnie, że Ty jesteś naszą osobą, że Ty jesteś kimś, kto naprawdę, naprawdę troszczy się o nas, opiekuje się i w Tobie jest cała nasza nadzieja w tym zamieszaniu, w tych różnych wiadomościach i niepewności, to Ty jako osoba jesteś naszą nadzieją. To na Ciebie patrzymy, Tobie ufamy i wierzymy głęboko, że z Tobą naprawdę wyjdziemy zwycięsko, że Ty zaopiekujesz się wszystkimi sprawami, Ty widzisz również rzeczy, które są dla nas niewidzialne, niedostępne. Ty posiadasz wszelkie informacje, których my nie mamy i potrafisz odpowiedzieć na każdą jedną zagadkę, która dręczy nas i na każdą odpowiedź. I my w ogóle nawet nie musimy szukać, ani znajdywać, ani zastanawiać się nad tymi właśnie tajemniczymi rzeczami gdzieś tam na wzgórzach powyżej nas, na jakichś wyżynach niebiańskich, na jakichś spiskach, na jakichś, nie wiem, klątwach, okultystach, cokolwiek, Panie, to my patrzymy na Ciebie i my, Ty jesteś naszą ostoją. Więc, Panie, pobłogosław cały nasz zbór, wszystkie nasze dzieci, naszych seniorów, młodych i w średnim wieku, wszystkich, Panie, nasze rodziny Tobie oddajemy, wszystkie kościoły, Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił cały Kraków, nie tylko kościoły w Krakowie, ale również wszystkich swoich ludzi, bo Ty ich kochasz i Ty o nich zabiegasz i masz dobre myśli o nich, dobry plan. Ześlij swojego Ducha Świętego, abyśmy szukali Ciebie gorliwie, abyśmy odpoczywali w Tobie, bo Ty jesteś naszą mocą i naszą nadzieją. Dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.